Siema, ja jestem Szósty i dziś pogadamy o nowym jajku, o którym w internecie ostatnio bardzo głośno, mianowicie JoJo 100-kilometrowe. Czy istnieje, co z niego wypada i jak je zdobyć? Zapraszam do oglądania. I nie patrzę na gwiazdy, ziomek, szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym cię czyni wyjątkowym. A więc, robię to głównie dlatego, że po necie krąży wiele filmików właśnie o tym jajku i troszkę osób podsyłało mi to czy to na Facebooka, czy to na inne media, oczywiście na Face'a serdecznie zapraszam, link macie w opisie, także wbijajcie, ale więc, przechodząc do tematu. Na sam początek może pokażę wam filmik, który przedstawia owe jajko i Pokemona, który podobno wyleciał właśnie z tego jajka. Wyleciał, rozumiecie? Bo to będzie latający Pokémon. Wyleciał. Taki żart. Jak widzieliście, legendarny Pokémon z legendarnego jajka. Wiecie, co mogę od razu powiedzieć? Że to wszystko, przynajmniej według mnie, to jajo prawda. I zaraz wytłumaczę wam, jak każdy z nas, każdy totalnie, może ogarnąć sobie takie jajko i nie wiem, zdobyć sobie Ditto lub innego legendarnego Pokémona, bo to jest mega proste, a wiele osób nadal się na to nabiera i nadal nie wie, jak to wszystko działa. Ale słowem podsumowania jeszcze co do jajka z cyklu metrowego. Po pierwsze, takie jajko nie istnieje. Po drugie, nic z niego nie wypada, bo nie istnieje. Po trzecie, nie można go zdobyć, bo... Uwaga, uwaga! Tak, bo nie istnieje! Jednak, jak można złapać każdego legendarnego Pokémona? Wystarczy założyć swój własny serwer Pokémon GO. Tak jak robi to aktualnie wiele osób z zagranicy i wtedy mamy możliwość na przykład zrespienia obok siebie 20 Zapdosów, 10 Mew i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Więc naprawdę, nie warto wierzyć we wszystko, co się zobaczy, bo w internecie widziałem osoby, które chciały kupić nawet konta, na którym znajduje się jajko 100-kilometrowe lub 20-kilometrowe. Wiecie co? Ach, szkoda kurwa gada. Też mogę wam sprzedać jajko, patrzcie na to. Hej, jestem Szósty i mam na sprzedać jajko 6-kilometrowe, z którego wypadają legendarne Pokémony. W zamian chcę paczkę lejsów i puszkę Sprite'a i 2 lajki. O, czekajcie, patrzcie, wykluwa się. Więc nie dajcie się nabrać, ziomki, bo to wszystko jest naprawdę jeden wielki fake. Tymczasem to byłoby na tyle, trzymajcie się i przypominam o konkursie, który nadal trwa do kolejnego piątku. Jeżeli chcecie wygrać konto do Pokémon GO lub Pokécoinsy, to serdecznie zapraszam do obserwacji mojego Facebooka. Link macie w opisie. Tymczasem trzymajcie się. Cześć! Już unikam z moim Bogiem gadek. Zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Wara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośli, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w rapsze i pierdolę kwestie lata.